Witajcie moi kochani, dobry wieczór, z tej strony Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier z tej miejscowości, taki mam pseudonim na YouTubie, a w życiu realnym, normalnym, w świecie, gdzie Matrix nie dotyka nikogo za rękę i mówi chodź ze mną, a poznać co jest w króliczej norze, nazywam się Piotr Jałocha. No, powiem wam szczerze, że dzisiaj chciałem wam podziękować, bo normalnie, a sam nie wierzę, że liczba osób, która dołączyła do tego kanału już sięga 240. A mój short, który pokazuje jak odbieram paczkę, a w tej paczce znajduje się Chromebook Acera, to aż mnie zamurowało. No słuchajcie, 2600 coś wyświetleń plus do tego 32 łapki w górę, to naprawdę dziękuję wam moi widzowie kochani. Nie trzeba było, ale dziękuję. No te, powiem wam tak naprawdę, ja zawsze po waszych łapkach i komentarzach czuję się, aż nie mogę się wysłowić poprawnie, czuję się doceniony, ale tutaj to dosłownie wbiliście mnie w ziemię, no. Tu mnie naprawdę wbiliście w ziemię, no tutaj zapowiadałem Chromebook Acer, że zamierzam coś takiego kupić sobie. Nawet powiem wam szczerze, kupiłem taki program w sklepie Google Play, co się nazywa Lumia. Coś tam do tworzenia filmów, 136 zł kosztował. Ale powiem wam szczerze, było warto ten program kupić, bo na Chromebooku to będzie latało jak głupie i będę mógł tworzyć po prostu różne filmy, fanfiki, wszystko. Nie tylko na komputerach z systemem Linux, ale także w drodze w podróży nawet. No to jest bajka. No. Powiem wam szczerze, pojadę sobie nad morze na wakacje, będę mógł coś zrobić, wam wrzucić, pojadę sobie w góry, to samo, no kurde, no fajnie, no dziękuję wam, no to bo wszystko to dzięki wam, no tak naprawdę. To powiem wam szczerze, to wy mnie w prywatnych wiadomościach do mnie namówiliście mnie na pracę w tej telekomunikacji, kiedy rzuciłem temat, ale to wy mnie namówiliście, a idź, bo fajnie, bo sobie dorobisz czy coś tam, no to kurde, poszedłem, mówię, zobacz, o kurde, fajnie. No. No tutaj zwłaszcza kieruję też podziękowania do użytkownika Paweł H. Dzięki ci, Pawle. Pozdrawiam cię ze środka prawie Polski, z Mazowsza. Wiem, że ty tam na południu mieszkasz Polski, gdzieś tam pod czeską granicą. Nawet ostatnio sobie w głowie obzdurałem, czy by do ciebie nie wpaść. Byłoby to bardzo ciężkie, bo lot samolotem do Krakowa, a z Krakowa to by trzebało jeszcze, chyba że z Wrocławia. Bym musiał dokładnie wiedzieć, w której ty tam miejscowości mieszkasz i gdzie byłoby bliżej. Może kiedyś, nie dla sławy, jak niektórzy youtuberzy jeżdżą do innych dla sławy, żeby się pokazać, tylko ja bym po prostu chciał pojechać, napić się z tobą browarka, coś takiego. Porozmawiać. Ja lubię z ludźmi bardzo rozmawiać, nawiązywać kontakty. I po prostu powiem wam szczerze, ten kanał powstał po to, żebym ja swoją wiedzę, którą nagromadziłem przez lata, w postaci różnych umiejętności i wiedzy, ja ją po prostu daję wam w postaci filmów albo poradników, żebyście po prostu nie musieli szukać, stresować się w internecie na różne tematy i takie rzeczy. No. I ten kanał nie powstał dla typowej sławy jak kanał Ziemniaka, że tam lansowanie się, bo ma iPhone'a, bo to ma, bo sram to i tak dalej. Po prostu każdy, kto ogląda mój kanał, wie dlaczego ten kanał powstał, po co ten kanał powstał i co ten kanał sobą reprezentuje. No. I powiem szczerze, będę kontynuował swoje dzieło, bo uważam, że jest to moja misja w życiu. Pomaganie innym, po prostu pod tym swoim, powiem tak, pod tym swoim filmem, który mam na kanale YouTube, powiem wam szczerze, który ten film jest zwiastunem tego kanału, powiem szczerze, mam numer konta bankowego swojego. I tam jest napisane wsparcie dla twórcy. I podałem swój numer konta bankowego, ale ja po prostu od razu zaznaczyłem, że jeżeli ktoś chce wpłacić mi drobną kwotę, to może wpłacić, jeżeli nie chce, to nie, ja nikogo nie zmuszam.
to od Was zależy, czy mi coś dacie, czy nie. Jak do tej pory od 2 osób dostałem 2 przelewy po 40 zł na konto bankowe, za co bardzo dziękuję. Pieniądze poszły na bardzo dobre cele, nie na jakieś, wiecie, energetyki czy alkohol, tylko poszły na kable SATA albo, kurde, okablowanie do internetu, bo wiązka mi siadła. No, więc ja tutaj naprawdę, jeżeli ktoś mi daje coś, to ja staram się wykorzystać to w dobrym celu, a nie zdefraudować środki. No. Więc ja chciałem Wam podziękować bardzo, bo to naprawdę dużo dla mnie znaczy, bo Wy tak naprawdę zaczęliście napędzać mój kanał. No, pamiętam, jak zaczynałem na YouTubie, to był rok 2016, to przez tyle lat, odkąd jestem, to przez 5-6 lat, chyba, dobrze pamiętam, to jeden subskrybent był tylko i tyle. I potem, jak zacząłem nagrywać filmy, te pierwsze moje filmy z Riverside'em, z sokiem z brzozy i tak dalej, to dopiero w ogóle zaczęło coś się ruszać. A potem, jak zacząłem nagrywać na tematykę komputerów, to wywaliło w kosmos dosłownie. I powiem szczerze, że będę się trzymał tematu. Będzie ruszana dalej geotermika, solary, energia odnawialna i takie rzeczy, ale ja podchodzę do pewnych rzeczy po prostu na luzie, na spokojnie. Wyjaśniam Wam wszelkie aspekty tego i takie tam. Więc dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. I co mogę więcej powiedzieć? No, życzę Wam miłego oglądania i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk.